Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 stycznia 2021. Karty już są potasowane, teraz je tylko przełożę, przypominając, że jest to czytanie ogólne. Sprawdźcie zawsze swój znak ascendentalny, być może tam będą dodatkowe wskazówki. A teraz patrzymy, co nadchodzący tydzień zapowiada ciekawego dla bliźniąt. Poniedziałek. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. W tle czytania 8 denarów. No, bardzo dużo mieczy, ale bliźnięta nie boją się mieczy, bo to jest wasz żywioł. Wiele spraw do przemyślenia, do przeanalizowania, jakieś ważne rozmowy. W poniedziałek 4 miecze. Albo będziecie odpoczywać w domu, bo to jest karta izolacji, tak? Że tak powiem, siedzenia sobie w domku, z dala od wszystkich, jakieś przemyślenia, odpoczynek, bądź zwolnienie z pracy, pójście na chorobowe, może jakaś wizyta u lekarza. Czwórka mieczy, karta odpoczynku. Zaraz zobaczymy, o co dokładniej chodzi. I karta maga. Może odpoczynek od pracy, może odpoczynek od zajęć. Ewentualnie, no byliście po prostu jeden dzień na urlopie chorobowym, siedzicie sobie w domku, dzień wolny od pracy, od zajęć też w firmie, jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą. We wtorek mamy 9 mieczy, taki troszeczkę stresujący dzień. Mogą być bóle głowy, mogą być jakieś lekkie depresje, dużo myśli. Jest jakaś sprawa, która po prostu no, nie daje wam spokoju, nie daje wam spać po nocy. To są jakieś obawy, to jest być może strach związany tutaj z infekcją, z tymi dolegliwościami, które być może tutaj też trzeba też skonsultować z lekarzem. W tym dniu raczej nie załatwiajcie żadnych spraw urzędowych, bo możecie się tylko zdenerwować. Zresztą brak pewności siebie i takie właśnie zdystansowanie troszeczkę, obawy, będziecie tacy właśnie niepewni, spowodują, że może osoby, z którymi macie załatwiać jakieś właśnie sprawy, mogą to odebrać jako wasza słabość i wtedy no, różnie to może być. Nie będziecie przekonujący, tak? Nie będziecie mieli siły zawalczyć o swoje. Karta sprawiedliwości. No, stresuje was jakaś sprawa firmy, sprawa sądowa, sprawy papierowe, urzędowe. Karta, która mówi, że potrzebujecie dojść do równowagi, tak? Potrzebujecie spokoju, być może odpoczynku. Może stresują was wszelkiego rodzaju przepisy. Co jeszcze? Co w związkach, bo nie powiedziałam. W poniedziałek trochę będziecie się oddalać od siebie. No nie wiem, czy macie jakiś kryzys, a może za dużo pracy, tak? Bo jest 8 denarów w tle, czyli przepracowanie, skupianie się właśnie na tym, żeby pracy było dobrze. Być może nie ma tej pracy, bo nie musieliście zawiesić działalność, ewentualnie wszystkie te obostrzenia związane z pandemią, które ograniczają wam możliwość zarobkowania, no wpływają po prostu niekorzystnie na waszą psychikę, na wasze emocje, na waszą kondycję właśnie emocjonalną, taką mentalną, można powiedzieć. We wtorek w związkach jakieś poważne rozmowy, ale też raczej, no, raczej nie ma jakiejś sielanki. No, będziecie jakoś zestresowani. Partner być może będzie odsunięty gdzieś tam na dalszy plan. Natomiast osoby samotne, no, na razie nie widzę, żeby miały, że tak powiem, możliwość poznania kogoś nowego. Wydaje mi się, że niektóre osoby leczą jakieś rany po poprzedniej relacji, ewentualnie
praca bądź ograniczenia związane z chorobą na razie uniemożliwiają Wam po prostu myślenie o tym, żeby związać się z kimś. W środę mamy cztery kielichy, czyli nadal jesteście tacy zrezygnowani, nie chce Wam się... Myślicie tutaj nad swoimi sprawami. Jakaś szansa jest na coś. Jest osoba, która chce Was wesprzeć, chce Wam pomóc. Jest jakaś tutaj, jakieś światełko w tunelu, które może rozwiązać Wasze problemy, ale musicie, że tak powiem, wyjść z tej takiej energii odpuszczania, zrezygnowania. Widać, że macie dosyć jakiejś sytuacji, chcielibyście jakichś zmian, więc ta środa też będzie taka na czwórka kielichów, niby wszystko dobrze, ale czegoś Wam brakuje, macie jakiś niedosyt, źle się czujecie, tak? Czujecie jakąś pustkę, bądź wspominacie jakąś stratę być może z przeszłości, te bliźnięta, które... A, bo jeszcze nie powiedziałam, że we wtorek niektóre bliźnięta być może przeżywają jakąś separację, bądź rozwód, tak? Ewentualnie jakieś trudne sprawy sądowe i to też ma odbicie na Wasze życie prywatne. Więc w tą środę jeszcze będziecie tacy nie do życia, można powiedzieć, więc też lepiej posiedźcie w domu, weźcie troszeczkę więcej wolnego z pracy. Ewentualnie, jeżeli macie własny jakiś biznes, no musicie iść do tej pracy, to po prostu nie przemęczajcie się, tak? Żeby jak najwięcej odpoczywać i dojść do tej równowagi emocjonalnej. W czwartek mamy asa mieczy, więc jakaś sytuacja się wyjaśni. Ewentualnie długo zastanawialiście się nad jakąś sprawą, no i teraz albo już wiecie, czego chcecie, myśleliście jakąś strategię, wiecie, jak działać, wiecie, jesteście przygotowani być może na jakąś poważną rozmowę, wiecie, jak rozmawiać. A z mieczy jest to szansa wyjaśnienia jakiejś sytuacji. Więc czwartek jest właśnie dobrym dniem na to, żeby pozałatwiać wszelkiego rodzaju sprawy, gdzie trzeba po prostu wykazać się intelektem, że tak powiem, tak? Będziecie mieli taki otwarty, jasny umysł, wszelkiego rodzaju pomysły, nawet konwersacja, którą będziecie prowadzić, no, gładko Wam pójdzie, tak? Czyli wszelkie przemyślenia, decyzje swobodnie i szybko przekażecie swojemu rozmówcy. Będzie każdy wiedział, o co Wam chodzi. No i dużo spraw w tym dniu ma szansę się wyjaśnić, tak? Prawda ujrzy światło dzienne. To jest też odcinanie się od problemów, odcinanie się od toksycznych osób. Niektóre bliźnięta, jeżeli szukają pracy i stresują się, czy ta umowa o pracę będzie podpisana, tak? Dziewiątka mieczy i karta sprawiedliwości, bo na przykład po dłuższym okresie bez pracy, tutaj jakaś firma się odezwała do Was, odpowiedziała na Wasz e-mail, telefon, poprosiła Was na rozmowę. No i tak czekacie niecierpliwie, tak? I być może tutaj jest jakaś szansa, żeby sytuacja się wyjaśniła, być może jakaś jest rozmowa kwalifikacyjna. Decyzja może zapaść w sobotę. Ewentualnie, no mówię, jakieś decyzje urzędowe, czekacie na jakieś dokumenty, być może opinie, bądź diagnozę lekarską. W piątek mamy kartę wisielca, zawieszenia, więc wszelkiego rodzaju sprawy, które miały być zrealizowane w piątek, niestety trzeba będzie przełożyć na przyszły tydzień, może na kolejny dzień, na sobotę, ewentualnie na przyszły tydzień. Jeszcze czekacie. Może ktoś Wam dał czas do zastanowienia się, do przemyślenia pewnych kwestii. Ewentualnie nastąpiły jakieś przeszkody, jakieś problemy, które opóźniają to wydarzenie, opóźniają jakieś decyzje, opóźniają jakieś informacje, które mają być Wam przekazane. No i znowu ten piątek jest taki, no, że siedzicie, czekacie, nic nie robicie, raczej jest to taki dzień zawieszony, który szybko minie i raczej spędzicie go na analizowaniu, przemyśleniach niż na jakiejś aktywności fizycznej. W sobotę mamy króla mieczy, więc może być spotkanie z bliźniakiem, wagą bądź wodnikiem, jakiś starszy mężczyzna po 50. Natomiast zapadnie też jakaś decyzja. No, król mieczy często kojarzy mi się z sędzią, z jakimś wysoko postawionym urzędnikiem bądź lekarzem, który jest bardzo mądry, ma wiedzę. Jak podejmuje decyzję, to musi być przekonany, że to jest słuszna decyzja, nie może się mylić. No i decyduje, tak? Osądza, wydaje opinie, wydaje wyroki. Zapowiada jakieś wydarzenia.
No i teraz pytanie, czy czeka Was właśnie ta rozmowa z przyszłym pracodawcą, który ma się określić, czy przyjmuje Was do pracy, czy nie? Czy Wy w tym dniu będziecie dalej tutaj myśleć? W ogóle jest to taki bardzo, bardzo taki ciężki mentalnie tydzień. Bo cały czas, tak jak patrzę na karty, Wy jesteście w takim skupieniu i myślicie, i zastanawiacie się, tak? A jest jakaś fajna oferta, więc no może wyjdźcie z tej takiej melancholii i zacznijcie działać, bo zobaczcie, tu w ogóle buław nie ma w tym tygodniu. W ogóle nie ma buław. Jest tylko analizowanie, bardzo poważne, jakieś surowe przemyślenia. Ja może dopowiem tego króla mieczy. Cieszę się, że niedziela z dziesiątka kielichów. O, as kielichów. Więc kochani, jakakolwiek tutaj będzie decyzja, na którą czekacie, będzie ona dla Was bardzo korzystna, bardzo miła. Na pewno kosztuje Was dużo emocji, bo as kielichów no to jest pełnia emocji, która po prostu sięga zenitu i już jesteście zniecierpliwieni, nie możecie się doczekać, ale też stresujecie się i to przeżywacie na swój sposób. Wszelkiego rodzaju jakieś decyzje, jakieś opinie, jakieś wyroki, jakieś tutaj sprawy, na które czekacie, zakończą się dla Was bardzo sympatycznie. W związkach też wyjaśni się jakaś sprawa, pogodzicie się być może z partnerem, porozmawiacie sobie szczerze. Może ktoś Wam tutaj prawdę powiedział coś, co musicie sobie przeanalizować i ten piątek był takim dniem, że bliźniaki myślały, zastanawiały się, rozkładały na czynniki pierwsze tą informację i dopiero w sobotę doszły do pewnych wniosków i utwierdziły się w przekonaniu, że jednak jest to miłość, jest to przyjaźń, jest to fajny związek i nastaje jakiś taki spokój. Bardzo życzliwe właśnie też miłe spotkanie może być właśnie z wodnikiem, bliźniakiem bądź wagą. Niedziela, 10 kielichów, przesympatyczny dzień spędzony w domu, wśród bliskich, wśród rodziny. Może rodzinka Was odwiedzi, może Wy pojedziecie gdzieś do rodziców, do rodzeństwa odwiedzić, kuzynostwo. Dziadków, zabierzecie dzieciątko i pojedziecie sobie. Oczywiście te osoby, które nie mają dzieci, no to wiadomo, że nie. To jest taki czas stabilizacji, odpoczynku, cieszenia się, że wreszcie niedziela, można dłużej pospać, posiedzieć w domku, zająć się jakimiś przyjemnymi sprawami. No i te emocje są na najwyższym poziomie, tak? Czyli jest szczęście, zadowolenie, coś się udało załatwić bliźniakowi w tym, wydawałoby się, trudnym tygodniu, gdzie czekał na jakieś wyjaśnienie sprawy, bardzo go to stresowało, ale tutaj już widać, że ten stres odpuszcza i bliźniak jest szczęśliwy, zadowolony i spełniony. To jest coś związane z pracą, bądź z jakimś projektem, nad którym bliźniak pracował, jakaś praca, coś związanego może też z finansami. No nie wiem, co to jest. Piszcie mi, kochani, w komentarzach. Natomiast cieszę się, że w niedzielę już jesteście szczęśliwi, zadowoleni i wszystko jest tak, jak powinno być. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.